Ci wiecie, w końcu odcinku na kanale, słuchajcie, to będzie prawdopodobnie ostatni odcinek z Team of the Year, albo przedostatni, w zależności od tego, czy uda nam się trafić kartę Team of the Year. Ee, jeżeli tak, to prawdopodobnie ostatni, chociaż mam naprawdę mnóstwo paczek, które mam zachowane na położnym koncie i, i te też chciałbym jeszcze otworzyć podczas tego eventu. Za chwilę będziemy otwierali największe paczki podczas tego roku na moim koncie na pewno. I mam nadzieję, że w końcu uda się trafić jakąkolwiek kartę Team of the Year, Ale na pewno proste to. Nie będzie. Na chwilkę jeszcze sobie omówimy tylko kontent, jaki mamy dostępny przez ostatnie kilka dni, bo troszeczkę się tego chyba pojawiło od ostatniego odcinka. Oczywiście kolejna SBC o ikonie 88+, i wydaje mi się, że jeszcze zrobimy to w dzisiejszym odcinku. W poprzednim były chyba trzy takie SBC, więc jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam, żeby sobie zobaczył. Saliba 88, ale to SBC jest naprawdę bardzo, bardzo drogie. Chyba jakieś 800 czy 900 tysięcy, żeby... Zrobić tą kartę, no wydaje mi się, że są lepsze opcje niż y, Saliba właśnie I player pick z bohaterem, y, ale tego raczej robić nie będę, chyba, że nie będę miał gdzie wrzucać duplikatów, ale Wydaje mi się, że będę wolał po prostu sobie wrzucić to pod SBC z Eusebio, którymi mi E, którego, mam jeszcze 7 segmentów do e, zrobienia, i chyba szczerze mówiąc, jest to tyle, jeżeli chodzi o te SBC, które są tutaj dostępne. E, jeszcze mam kilka, które zrobiłem już. Jak widzicie, wszystkie te upgrady, e, te paczki z upgrade'ów Wam e, zrobione, więc je za chwilkę będziemy otwierali. E, I jeszcze, oczywiście, nie mogę nie powiedzieć o tym, co było kilka dni temu, czyli Player 6 Plus z top, e, z wszystkich lig które są karty Team of the Year. I w co drugim leciała karta Leo Messiego w wersji Team of the Year. Niestety. Mi się nie udało tego trafić, więc na tego nawet nie pokazywałem. Mam nadzieję, że wy otwieraliście i chociaż kilka osób kartę e, Team of the Year Leo jego e, trafiło. Jeżeli tak, to piszcie w komentarzach e, jak wam się e, udało. Mam nadzieję, że naprawdę coś z tym zrobią, bo tak nie powinno być i że osoby, które również otwierają tego player pika, coś za to dostaną, albo no, coś będzie z tym zrobione, bo tak naprawdę nie powinno być. Dobra, także tyle. Myślę, że możemy przejść już do paczek. Widzicie, naprawdę, mam same największe paczki, jakie są tylko możliwe, więc naprawdę liczę, że coś uda się trafić. Zaczniemy może od paczki 20 zawodników 82 plus. I zaczynamy kartą niebieską. Czy będą toty? Niestety nie. Jest zwykły biały znak, nie ma złotego, więc jest karta uhonorowanych, ale dalej to będzie jakaś, może być to mocna. Karta. Jak Valverde? Może, może Vinicius? Oczywiście, że Bernardo Silva w duplikacie. Ale chociaż tyle, że już w pierwszej paczce widzimy kartę niebieskiego koloru. Problem jest taki z tymi wszystkimi kartami paczkami właściwie, e, że nie mam co zrobić z kartami Właśnie tymi 82, 83. że ja miałem chyba wszystkie możliwe przez ostatnie 2-3 dni dostępne cały czas w, w klubie i nie miałem z nimi co po prostu zrobić. Druga paczka, niestety, tutaj e, już karty niebieskiej nie ma. I to będzie chyba, nie mam pojęcia, jak to jest kobietach chyba z Juventusu, to obok niej, ale raczej nie będzie to nic dobrego. Martinez. Ok, kolejna paczka. Niech teraz będzie może 83 plus linii pomocy. Portugalia. SPO będzie Bruno Fernandez w takiej paczce. I jeszcze inform, który też na pewno przyda. Ok, kolejna paczka. Teraz niech będzie. 5 zawodników, 83 plus linii defensywnej Jest tylko Infor chyba e, Hiszpania, środkowy obrońca e, Barcelona Będzie podwójny walkout Irene Paredes, więc kto będzie drugi? Dobra, zeskipowałem to Jest y, Koat, jest, jest jeszcze y, Rodiger. ale nienawidzę jak jest ta długa animacja I kolejna paczka, e, niech będzie znowu druga, e, 20 zawodników, 82 plus Właściwie trzecia, ale niestety znowu bez karty niebieskiej, jest Hiszpania, środkowy pomocnik i będzie tylko parecho, bez podwójnego kautu. I niestety tak wyglądają paczki, które teraz będę otwierał i wszystko to będę musiał kryształować, bo po prostu nie mam co z tym teraz zrobić. Więc kolejna paczka 20 zawodników 82+, ale niestety znowu bez karty niebieskiej. Co będzie tym razem? Będzie to rolfo co obok niej, czy coś wyżej ocenionego? Kobel 87%. Dobra, może otwórzmy teraz paczki dwóch zawodników 85. W tej zaczniemy od Informa. Niemcy SPD i to będzie chyba kimiś, więc info będzie jako druga karta. Przypominam, że teraz w Team Advicu można zdobyć Hansen, a nie kartę jej Team of the Year. Johnson 87. I druga paczka plus tu razy tu 2. Znowu Niemcy, znowu SPD i będzie to kimś paczka po paczce. Okej, okay, kolejna paczka, 20 zawodników, 82 plus bój, chyba 6. I tylko, niestety, w jednej była karta niebieska. Teraz Anglia, prawe skrzydło i po raz drugi dzisiaj, chyba, będzie to mit. I dobra, z duplikatów, które miałem, zgłaszamy ostatnie SBC o plurpika z ikoną 88. Plus, może tutaj uda się coś? Trafić. W ostatnim odcinku, chyba w jednym, trafiłem naprawdę dobrą kartę, więc zobaczmy, czy uda się to również w tym. Otwieramy i zobaczmy, co będzie. Sanchez, Raul i Klose. Także wszystkie trzy absolutnie fatalne. I zostało nam już tylko siedem paczek, także niech będzie teraz pięciu zawodników linii pomocy. Trzech zawodników linii pomocy 85. Znowu bez kart niebieskich, naprawdę nie wiem, co trzeba zrobić, żeby trafić kartę Team of the będzie podwójny walkout, jest magul i znowu kimś. Dobra, teraz niech będzie paczka 20 zawodników 83. Plus. Oczywiście, że karta złota. Będzie tutaj e, barrel na 86. Czy podwójny walkout? Co obok niego? Jest son. I zostało nam już tylko 5 paczek, więc niech będzie teraz 10 zawodników 84. Plus. Tylko inform. Polska, napastnik I, będzie to chyba piątek. To będzie Pajor. A co obok niej? W informie. Zeskipowałem, bo była długa e, animacja. Jest Johnston, ale nic poza tym. Dobra, słuchajcie, aktualnie mam chyba każdą możliwą kartę 83 i 82 w klubie, jaka jest możliwa tylko naprawdę. Więc zrobimy kolejnego Plerpika, e, tym razem z bohaterem. Miałem go nie robić, ale no, naprawdę nie mam co zrobić z tymi kartami. Ja bez sensu, żebym quicksalował wszystkie po prostu karty 83-84, które. E, trafiam, więc zobaczmy co będzie tutaj. Może się po szczęści. Oczywiście że nie. Marquez 88. Dobra, słuchajcie, Zostały nam cztery paczki. Także kolejna chyba piąta, bo szósta. Tu zawodników 82 plus i oczywiście że bez kart niebieskiej. Ten odcinek jest praktycznie taki sam jak poprzedni, gdy w pierwszej paczce trafiłem kartę niebieską i później przez nie wiem 20 30 wielkich paczek nie trafiłem zupełnie nic. Najlepszym trafem był chyba którego Trafiłem 4-4 razy 88V. Poza tym nie trafiłem nic. Dobra, niech teraz będzie 5 e, trzech zawodników 85 plus linii defensywnej. I tylko inform z Hiszpanii. Znowu chyba w poprzedniej paczce też tak było, że była e, Irene Paredes i Inform w podwójnym wokałcie. Także zobaczmy, co będzie obok. Oczywiście, że jest długa animacja. Ja e, mam powiedzieć jak to jest. I znowu kładę identyczna paczka. I mogę go wrzucić tylko do kolejnego SBC o ikonę. Wrzucamy e, już kolejne ikony. Bo naprawdę trzeba zacząć te karty specjalne. Wszystkie jak na razie e, złote, które miałem e, wrzucałem. Teraz muszę już wrzucać wszystkie te e, specjalne. Ale na szczęście ich mam e, bardzo, bardzo dużo. Więc kolejna przedostatnia paczka tak naprawdę. E, z trzema zawodnikami 85 plus linii ofensywnej. I oczywiście, że karta złota. Napastnik z Francji. I będzie to Katoto88i. Nie ma podwójnego kautu? w takiej paszce, Niesamowite, naprawdę. Słuchajcie, jak możecie zostawcie taka jak nie, subskrybujcie kanału, zaskrójcie. Jutro albo pojutrze pojawi się jeszcze jeden odcinek, gdzie będę otwierał paczki na moim koncie pobocznym. I te paczki są bardzo podobne do tych, które otwierałem dzisiaj, bo one są z ostatnich dwóch albo trzech miesięcy z sezonu i tam są same te 83, plus razy 10, 84+, plus razy 20 i tak dalej. Więc zobaczmy, co będzie w ostatniej na dzisiaj. 20 dowodników, 83 plus. i oczywiście w kolejnym odcinku będą paczki z upgrade'ów Premier League i będziemy próbowali trafić tam jeszcze kartę Team of the Year. Myślę, że ze 300-400 tysięcy monet na to na pewno pójdzie. Ostatnia paczka. Zobaczmy, co będzie. Niestety. Środkowa prądza z Niemiec i nawet nie będzie wokautu w takiej paczce. 20 zawodników, 83+, plus i nawet nie ma wokautu. To chyba mówi wszystko o tym, jak teraz jest szansa na trafienie dobrej karty. To było tyle. Na razie.